Zazwyczaj, gdy kończymy książkę, film czy grę, zastanawiamy się, co stało się dalej z głównymi bohaterami. Materiał o tym, co dzieje się z drużyną Pierścienia po zakończeniu tolkienowskiej powieści, powstał już jakiś czas temu. Dlatego dziś zadamy sobie odwrotne pytanie. Co działo się z bohaterami, zanim zebrali się w Rivendell na naradzie u Elronda? W przypadku większości bohaterów cofniemy się zaledwie kilkadziesiąt lat w obfitej historii Śródziemia. Natomiast dwóch członków jest wyjątkowo wiekowych i w ich przypadku lata policzymy już w tysiącach. Mówię tu oczywiście o Gandalfie, który jest starszy niż sam świat, i Legolasie, długowiecznym, nieśmiertelnym elfie. Cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do oglądania. Frodo urodził się 22 września 2968 roku. Był synem Drogo Bagginsa i Primuli Brandybuck. Po tym, jak jego rodzice zginęli w wypadku na łodzi, Frodo zamieszkał z krewnymi matki w Backlandzie. Wychowywał go wtedy wujek Rory Mac Brandybuck. Jak każdy hobbit, uwielbiał jeść, pić i spać. Czasem podkradał też grzyby z farmy Magota, aż do momentu, gdy ten spuścił za nim trzy psy. Później Frodo unikał farmy jak ognia. Po jakimś czasie chęć zaadoptowania Froda wyraził jego wuj z Back End, Bilbo. Nowy wujek opowiadał mu dziesiątki historii o przeszłości podczas ich długich spacerów, a także nauczył go czytać i starał się wpoić mu podstawy elfickiego. Frodo był ulubieńcem Bilba i tylko on mógł czytać jego pamiętniki z wypraw, a także był jego oficjalnym spadkobiercą. I jako że obaj dzielili dzień urodzin, w 3001 roku trzeciej ery Bilbo wyprawił ogromną imprezę z okazji swoich 111 urodzin i 33 urodzin Froda. Frodo wiedział o żarcie, jaki Bilbo przygotował dla zebranych, dlatego zniknięcie jego wuja nie było dla niego aż tak zadziwiające. Po Bilbie odziedziczył wówczas jedyny pierścień. Szóstego kwietnia 2980 roku trzeciej ery Bella Goodchild wydała na świat potomka Hamfasta Gamgee'ego w Buckshot Row, niewielkim zaułku w Hobbitonie. Samwise miał piątkę rodzeństwa, dwóch braci i trzy siostry. Sam zdawał się być miłym i prostym hobbitem. W młodości pomagał ojcu zajmować się ogrodem w Back End. Przez wujka i dziadka został nauczony różnych węzłów, a jego zleceniodawca, pan Bilbo, nauczył go elfickiego alfabetu i zaszczepił w nim miłość do elfów i poezji. Często zapuszczał się z dala od domu na przechadzki, dzięki czemu poznał tereny wokół Hobbitonu. To odróżniało go od pozostałych hobbitów, dla których świat poza Shire zdawał się nie istnieć. 12 kwietnia 3018 roku trzeciej ery Sam był w gospodzie pod Zielonym Smokiem, gdzie z Tedem Sandymanem rozprawiał o najnowszych plotkach z okolicy. O tym, jak jego kuzyn Hal widział drzewo ludzia oraz o elfach, które ponoć opuszczały Śródziemie. Ted zachował jednak trzeźwy umysł i zbył wszystkie te pogłoski, uważając je za głupstwa. Tego samego wieczoru Sam wrócił na pagórek, myśląc o pracy, jaka go czeka, gdy nagle zobaczył Gandalfa, odwiedzającego po latach Froda Bagginsa. Pippin urodził się wiosną 2990 roku trzeciej ery. Był owocem związku Paladina Tuka i Eglantiny Banks. Peregrin miał trzy starsze siostry: Perłę, Pimpernel i Perwincję. Był kuzynem Merego, Froda i Bilba. Uwielbiał podróżować po okolicach Shire wraz z Meriadokiem. Odwiedzał różne wsie, karczmy i pola. Urodzony w 2982 roku Merry był synem Saradoka Brandybucka i Esmeraldy Tuk. Jak już wspomniałem, był kuzynem Pippina i to z nim przemierzał okolice Shire'u.
W okolicach 3000 roku III ery Merry był świadkiem dziwnej sceny, podczas której Bilbo w mgnieniu oka stał się niewidzialny, by uniknąć spotkania z Sagwil Bagginsami. Zaskoczony poszedł w kierunku Hobbita, wciąż jednak ukrywając się. Zobaczył później, jak Bilbo pojawia się i chowa jakąś złotą błyskotkę do kieszeni. Ciekawość doprowadziła Merry'ego do tego, że przeglądał nawet prywatne pamiętniki Bilba, by odkryć jego sekret. Nie zdradził wówczas nikomu swych obserwacji. Po tym, jak Bilbo rok później opuścił Back End, Frodo poprosił Merry'ego, by ten zajął się odprawieniem Sagwil Bagginsów i innych nieproszonych gości. Merry podejrzewał, iż odejście Bilba było tylko zapowiedzią odejścia Froda. Merry podzielił się swymi obawami z przyjaciółmi, Pipinem, Samem i Fredegarem Bolgerem. Obawy zaczęły przybierać na sile po kwietniu 3018 roku, gdy hobbici widywali Froda żegnającego się ze swoimi ukochanymi miejscami. Dodatkowo sam podsłuchał jednego wieczora rozmowę Gandalfa i Froda, którą nie omieszkał podzielić się z pozostałymi. Boromir urodził się w 2978 roku III ery. Był synem Finduilas i Denethora, jednak gdy miał 10 lat, jego matka zmarła, a ojciec stał się surowy i ponury. Mimo różnicy wieku między nim a Faramirem, bracia darzyli się wielką miłością i w młodszych latach Boromir zawsze wstawiał się za Faramirem. Od młodości Boromir uwielbiał walkę, to też wyrósł później na wspaniałego wojownika. Nie poświęcał jednak całego czasu tylko na praktykę. Boromir spędzał też wiele czasu w bibliotece, przyswajając obszerną wiedzę na temat historycznych bitew i strategii. Jego zainteresowania przełożyły się na jego rolę w królestwie. Był on dowódcą wojskowym Gondoru. Boromir przez długi czas bronił Osgiliad przed siłami nieprzyjaciela. W nocy z 19 na 20 czerwca 3018 roku, na chwilę przed atakiem Saurona na Osgiliad, bracia mieli wspólny sen. Początkowo przyśnił się on tylko raz Faramirowi, lecz z czasem powtarzał się, a wizja w końcu przeszła także na Boromira. Znajdź miecz, co był złamany. Imladris kryją go jary. Tam lepsza znajdzie się rada, niźli Morgulu czary. Tam też się znak ukaże, że bliska jest już godzina. Lśni Zguba Isildura, niziołek się nie ugina. Bracia nie rozumieli wiele z tych słów, postanowili więc zwrócić się po radę do swego ojca. Nim jednak to nastało, 20 czerwca Sauron niespodziewanie zaatakował Osgiliad i zmiótł stacjonujące na wschodnim brzegu oddziały Białego Miasta. Zdecydowała o tym nie tylko przewaga liczebna, ale też postać na czarnym koniu, która wzbudzała strach nawet w najmężniejszych wojownikach. Boromir dowodził wtedy wojskami i ostatecznie obronił ostatni most łączący miasto. Po przejściu niedobitków most został zniszczony, a Boromir, Faramir i dwóch innych wojowników przeżyło tylko dlatego, że rzucili się w pław. Jakiś czas później Denethor opowiedział im, że Imladris to ojczyzna półelfa Elronda i prawdopodobnie tam znajdą odpowiedzi na senną zagadkę. Faramir chciał już wyruszać na wyprawę, gdy to brzemię przejął na siebie Boromir. Starszy brat nie chciał narażać młodszego na wyprawę w nieznane, pełną niebezpieczeństw. Podróż zajęła mężczyźnie 110 dni. Przekroczył bramę Rohanu i udał się na północ wzdłuż zachodniego krańca Gór Mglistych. Droga północ-południe łącząca Fornost z Pelagirem była już zniszczona, co znacznie wydłużyło jego podróż. Nieopodal ruin miasta Tarbat przekroczył brud na szarej wodzie. Niestety podczas przeprawy przez ruiny mostu utracił swojego wierzchowca i resztę drogi zmuszony był kontynuować pieszo. Po dotarciu do Rivendell uczestniczył w naradzie Elronda, w której przedstawiciele wielu ras omówili aktualną sytuację. Boromir wyjaśnił Radzie swą podróż, wspominając zarówno o zagadce, która mu się przyśniła, jak i o wojskach nieprzyjaciela, które stale napierają na Gondor. Jasno jednak zadeklarował, że nie przybył do Imladris po wsparcie militarne, a jedynie poradę.
W pierwszych wersjach Władcy Pierścieni elfem dołączającym do drużyny pierścienia miał być Glorfindel, jednakże Tolkien porzucił ten pomysł. W ten sposób powstała postać Legolasa. Wielu uważa ten fakt za powód, przez który Legolas jest jedną z najsłabiej rozwiniętych postaci w drużynie pierścienia. Wspominam o tym, ponieważ o wcześniejszych losach Legolasa nie wiemy prawie nic. Został on wysłany do Imladris, by przekazać wieści o ucieczce Golluma z Leśnego Królestwa. Podczas wybierania członków drużyny ochotniczo zgłosił się jako reprezentant rasy elfów. Nie znamy nawet konkretnej daty jego urodzenia. Przypuszczalnie urodził się dopiero w III erze. Wśród fanów są też teorie, że jest stosunkowo młodym elfem i jego narodziny to późne lata III ery. Jako dowód fani podają fakt, iż nie mamy żadnej wzmianki o Legolasie uczestniczącym w Bitwie Pięciu Armii. A Bilbo otrzymuje kolczugę z Mithrilu, czemu towarzyszą te słowa. Mówiąc tak, przyodział Bilba w małą kolczugę, wykutą ongi dla jakiegoś młodego księcia elfów. Oznaczałoby to, że Legolas urodził się niedługo przed przejęciem Ereboru przez Smauga, czyli w okolicach 2770 roku. Gimli, syn Gloina, urodził się w 2879 roku III ery, w Górach Błękitnych. Był to okres, kiedy krasnoludy pozbawione swej stolicy znajdowały się na wygnaniu. Jego ojciec udał się wraz z Thorinem Dębową Tarczą, by odzyskać Erebor. Gimli miał wtedy zaledwie 63 lata i przez to nie pozwolono mu uczestniczyć w tej wyprawie. Po odbiciu Samotnej Góry przeniósł się tam. W 3017 roku III ery Gimli był świadkiem, jak wysłannik Saurona starał się przekupić krasnoludy, jeżeli te wydadzą mu Bilba Bagginsa. Wraz z ojcem udał się następnie do Rivendell, by zasięgnąć rady Elronda i ostrzec Bilba o czyhającym na niego niebezpieczeństwie. Aragorn urodził się 1 marca 2931 roku III ery w Eriadorze. Jego ojcem był wódz Dunedainów Aratorn, a matką Gilraena. Babka Aragorna i Worwen miała wizję, w której widziała potomka Aratorna, który na piersi nosić będzie legendarny zielony kamień i dokona wielkich czynów. Kiedy Aragorn miał 2 lata, jego ojciec wraz z synami Lorda Elronda wybrali się na polowanie, na którym wpadli w zasadzkę orków. Jeden z nich wystrzelił strzałę, która ugodziła w oko Aratorna, odbierając mu tym samym życie. Po śmierci ojca, matka Aragorna zabrała go do Rivendell. Elrond, honorując stare tradycje, wziął Aragorna na swego wychowanka. Prawdziwa tożsamość chłopaka była utrzymywana w tajemnicy, nawet przed nim samym. Aragorn otrzymał nowe imię – Estel, co w języku elfów oznacza nadzieję. Dorastał wśród elfów, a najwięcej czasu spędzał z synami Elronda, Elrohirem i Elladanem, towarzysząc im w podróżach. Wyrósł na mężnego i honorowego mężczyznę. Było wiele dojrzalszy, niż wskazywałby na to jego wiek. W roku 2952 III ery Aragorn powrócił do Rivendell z jednej z wypraw, na którą udał się z synami Elronda. Miał wtedy 21 lat. Elrond postanowił, że nadszedł czas, aby wyjawić mu jego prawdziwą tożsamość, historię i dziedzictwo. Wręczył mu wówczas rodowe insygnia, szczątki Narsila oraz pierścień Barahira. Elrond zostawił jednak berło Annu Minas, symbol władzy dawnych królów, mówiąc młodemu Aragornowi, że musi sobie na nie najpierw zasłużyć. Następnego dnia Aragorn, siedząc w lesie, śpiewał pieśń o Berenie i Lúthien. Arwena, córka Elronda, która dopiero co powróciła z Lothlórien, usłyszała ów śpiew i postanowiła poznać jego wykonawcę. Gdy przed nim stanęła, pomyślał, że widzi samą Lúthien, o której śpiewał. Oczarowany jej pięknem, zakochał się od pierwszego wejrzenia. Zdawało się, jakby jego tytuły, o których dowiedział się zaledwie wczoraj, straciły nagle na znaczeniu w obliczu nowo poznanej piękności. Ta jednak nie odwzajemniła wtedy uczucia.
Elrond spotkał się z nim jeszcze później tego roku, mówiąc mu, iż nie może pojąć żony ani nawet związać słowem żadnej kobiety. Aragorn, przyjmując swe prawdziwe imię oraz dziedzictwo, pożegnał swą matkę oraz Elronda i postanowił udać się w Dzikie Ostępy. W 2956 roku III ery poznał Gandalfa Szarego i tak oto rozpoczęła się ich wielka przyjaźń. Za radą czarodzieja Aragorn zainteresował się maleńką krainą zwaną Shire. Często wędrował tamtymi terenami i zyskał miano obieży świata. W latach 1957-2980 Aragorn podróżował wspomagając ludzi Zachodu w walce z siłami Saurona. Służył u króla Rohanu, Tengla, ojca Theodena i razem walczyli ramię w ramię. Udał się także z pomocą do Gondoru, gdzie namiestnik Ektelion II był w wielkiej potrzebie. W Gondorze utrzymywał swą prawdziwą tożsamość w tajemnicy, nie chcąc wzbudzać wielkiej sensacji. Przez mieszkańców Gondoru Aragorn zwany był Thorongilem, co oznacza orzeł gwiazdy. Ektelion darzył go większą miłością i zaufaniem niż swego prawdziwego syna, Denethora. Wielu uważa, że to właśnie zazdrość powodowała wielką nienawiść Denethora względem Aragorna. Denethor już wtedy podejrzewał prawdziwą tożsamość Aragorna i bał się, że ten zechce go zastąpić. Obieży świat jednak cały czas postrzegał siebie tylko jako wiernego sługę namiestnika, któremu doradzał i pomagał. Gdy Ektelion w obawie przed Sauronem postanowił wzmocnić wschodnie i północne granice królestwa, Aragorn ostrzegł go, że tym ruchem odsłania na działania wroga swe południowe granice. Ektelion zezwolił mu na zebranie oddziału i kilku statków, którymi mieli przypuścić atak na korsarzy z Umbaru. Pod osłoną nocy Aragorn wraz ze swymi ludźmi zaatakowali oddziały wroga i spalili wiele okrętów oraz zabili dowódcę nieprzyjaciół. Wielkie zaszczyty i honory czekały na Aragorna w Minas Tirith, lecz ten nie powrócił wówczas do miasta. Zostawił za to w Pelargirze pożegnalne słowa dla Ekteliona, w których tłumaczył, że wzywają go inne, pilne zadania. Obieży świat przekroczył Anduinę i udał się na Daleki Wschód, gdzie eksplorował dzikie krainy i pogłębiał wiedzę o żyjących tam ludziach i poznawał tajniki i knowania nieprzyjaciela w tamtych rejonach. W roku 2983 ery Aragorn wracał ze swej wyprawy do Rivendell. Gdy dotarł pod Lasy Lorien, Galadriela zaprosiła go do Elfiego Królestwa. Aragorn przyjął zaproszenie i zrzuciwszy swe podróżne ubrania, przywdział białe i srebrzyste szaty. Wciąż jednak pozostawał okryty szarym płaszczem. Na jego głowie lśnił natomiast klejnot. Po długiej rozłące ponownie dojrzał Arwenę, która po raz kolejny przebywała w ojczyźnie swej matki. Pod kwitnącymi złociście drzewami Karas Galadon los Undomiel został przypieczętowany raz na zawsze. Aragorn podarował także ukochanej pierścień Barahira. Całą wiosnę spędzili na długich wędrówkach po lesie i rozmowach. Jednak dzień powrotu na szlak nieubłaganie nadchodził. Wieczorem przed najkrótszą nocą lata kochankowie spotkali się na wzgórzu Kerin Amrod i przyrzekli sobie miłość. Elrond był jednak stanowczy. Aragorn wpierw musi stać się władcą Zjednoczonych Królestw Arnoru i Gondoru, nim będzie godzien ręki jego córki. W roku 3001 III ery Gandalf Szary zaczął podejrzewać, że pierścień znaleziony przez Bilba podczas wyprawy do Ereboru może być pierścieniem Saurona. Wiedział, że musi znaleźć Smigola, zanim zrobi to nieprzyjaciel. Poprosił więc Aragorna, aby ten pomógł mu w poszukiwaniach. Jednakże nigdzie nie mogli go znaleźć. W roku 3007 Aragorn wrócił do Rivendell, gdzie po raz ostatni odwiedził swą matkę, która wkrótce później odeszła z tego świata. W 3009 roku Gandalf i Aragorn wznowili swe poszukiwania. Bezustannie przeszukiwali Dolinę Anduiny, Mroczną Puszczę i Rowanion w celu znalezienia choćby najmniejszej poszlaki dotyczącej Golluma. W swych wyprawach Aragorn zapuszczał się aż po same granice Mordoru. 8 lat poszukiwań nie przyniosło skutku, ponieważ Gollum uwięziony był w Barad-dûr. Gdy pokraczny stwór został w końcu wypuszczony i uciekł z Mordoru, Aragorn pochwycił go na Martwych Bagnach.
Strażnik zabrał swego jeńca do Lothlórien, cały czas starając się być niezauważonym dla szpiegów nieprzyjaciela. Kiedy dotarł na miejsce, elfowie wysłali wiadomość do Gandalfa, w której powiadomili go o udanym schwytaniu Golluma. Aragorn udał się ze swym jeńcem dalej na północ. Brzegiem Anduiny dostał się do Karok, gdzie Beorningowie pomogli mu przeprawić się na drugi brzeg. Stamtąd ruszył do Mrocznej Puszczy, na dwór króla Tranduila, któremu przekazał Golluma. Od tej pory Smigol stał się więźniem władcy Leśnego Królestwa. Po tych wydarzeniach obieży świat powrócił na zachód i u brodu Sarn spotkał Gandalfa, od którego dowiedział się o uknutym planie, w myśl którego Frodo ma opuścić Shire wraz z Pierścieniem. Rozstali się i udali każdy w swoją stronę. Historia Szarego Pielgrzyma przed dołączeniem do Drużyny Pierścienia jest bardzo obfita i opowiedziałem ją szczegółowo przy okazji innego, bardzo długiego materiału, dlatego tu przedstawię Wam to w telegraficznym skrócie. Jeśli ktoś chce poznać dokładne losy Mithrandira, w opisie do filmu wstawię Wam odpowiedni odnośnik. Gandalf tak naprawdę nazywa się Olorin i jest jednym z Majarów, czyli tolkienowskich aniołów. Do Śródziemia został wysłany wraz z czterema innymi Majarami, gdy widmo Saurona znowu zagrażało wolnym ludom. I tak od około 1000 roku III ery Szary Pielgrzym przemierza krainy Śródziemia, pomagając jego mieszkańcom. Gandalf najmocniej z całego zakonu Istarich starał się przeciwdziałać rosnącej potędze Saurona. W 2063 roku sam postanowił odkryć sekret Dol Guldur i obecnego tam nekromanty. Cień Saurona zdołał jednak uciec. To wydarzenie doprowadziło do niespokojnego pokoju, który trwał blisko 400 lat. By wspólnie walczyć z Sauronem, najznamienitsi elfowie zwołali obrady Białej Rady, której Gandalf początkowo miał być przywódcą, ale koniec końców ten zaszczyt przypadł Sarumanowi. Ten z kolei poszukiwał jedynego pierścienia dla siebie i żywił ogromną nienawiść do Gandalfa. Oba te czynniki przekładały się na jego decyzje, przeważnie negatywne, gdy chodziły o sprawy podjęte przez Mithrandira. By nie być gołosłownym, w 2850 roku Gandalf ponownie odwiedził Dol Guldur i znalazł w lochach Traina II, krasnoludzkiego powiernika Pierścienia Mocy. Na łożu śmierci Train przekazał Gandalfowi mapę i klucz do Samotnej Góry. Jasne stało się też to, że nekromanta to w rzeczywistości Sauron. Po przekazaniu wieści Białej Radzie, Saruman nakazał przeczekać ten okres, a większość członków poparła jego decyzję. Pielgrzym nie pozostawał jednak bierny i zorganizował wyprawę do Ereboru. Wraz z kompanią Thorina udał się do Samotnej Góry, by zabić Smauga w 2941 roku III ery. Jego obecność niejednokrotnie uratowała krasnoludy z opresji, jednak tuż przed wejściem do Mrocznej Puszczy musiał się z nimi rozstać. Zwołano właśnie pilne zebranie Białej Rady. Gandalf przekonał wszystkich członków, nawet Sarumana, do ataku na Dol Guldur. Wspólnymi siłami oczyścili Dol Guldur, lecz nekromanta zdołał się już przenieść do Mordoru. Przynajmniej plan Gandalfa dotyczący pozbycia się Smauga powiódł się. Od 2953 roku, po ostatnim spotkaniu Białej Rady, ruchy Szarego Pielgrzyma były monitorowane przez szpiegów Sarumana. Zignorował na ten czas doniesienie o stworze nazywanym Gollumem, przyjmując, iż jest on po prostu kolejnym sługusem ciemności. 3 lata później Gandalf po raz pierwszy spotkał Aragorna i od razu się z nim zaprzyjaźnił. W kolejnych latach bywał także w Minas Tirith, gdzie nawiązał dobre relacje z Faramirem. Pielgrzym nie zapomniał też o swoim przyjacielu Bilbo Bagginsie i o Shire. Zauważył nadzwyczajną młodość Bilba, mimo ciągle rosnącego wieku. Tajemniczy pierścień, który Hobbit zdobył podczas wyprawy, bardzo zainteresował Gandalfa. Bilbo wyjawił później, że ukradł pierścień Gollumowi. Ta informacja w połączeniu z zachowaniem niepodobnym do Hobbitów wzbudziła pewne podejrzenia w Gandalfie. W 3001 roku podczas imprezy pożegnalnej Hobbita przekonał go, by zostawił pierścień swemu krewnemu Frodowi.
Istar podejrzewał, że był to jeden z pierścieni mocy. Sam ruszył na poszukiwanie odpowiedzi. Przed opuszczeniem Eriadoru spotkał się jednak z Aragornem i prosił go o rozstawienie strażników wzdłuż granic Shire'u. W 3009 roku III ery poszukiwania Golluma nabrały tempa. Wraz z Aragornem przeczesali Mroczną Puszczę, Rowanion i tereny wzdłuż Anduiny, a także zewnętrzne części Mordoru. 8 lat poszukiwań nie przyniosło jednak żadnego skutku, ale to już wiecie. Gandalf odnalazł odpowiedzi na swe pytania, przeglądając stare pergaminy w Minas Tirith. Poskładał strzępy historii Jedynego Pierścienia w całość. W drodze do Shire otrzymał wiadomość od Galadrimów o tym, iż Aragorn pojmał Golluma. Czarodziej zmienił więc kierunek podróży i czym prędzej udał się do Mrocznej Puszczy. W 3017 roku przez wiele dni przesłuchiwał pokraczną istotę w celu zweryfikowania informacji, które już posiadał. Ogromny strach przejął serce Gandalfa, gdy ten dowiedział się, że Gollum był więźniem w Barad-dûr. Sauron wiedział nie tylko o magicznym pierścieniu, lecz także o Shire i o Bagginsach. Mitrandir pognał więc do Shire, a reszta tej historii jest wam pewnie bardzo dobrze znana. Na ten moment ode mnie to wszystko. Jeżeli chcesz zobaczyć więcej tego typu materiałów, to zasubskrybuj kanał, zostaw lajka, a także wyraź swoją opinię w komentarzu. Jeżeli chcesz wspierać naszą pracę, możesz też dołączyć do grona wspierających.